Cześć, tutaj Gosia, witam Was serdecznie w drugiej części mojej historii, tak to nazwałam, niech tak zostanie, mojej historii związanej z jogą, z tym jak zostałam nauczycielem jogi. Ostatnio w poprzednim filmie mogliście mniej więcej dowiedzieć się tego, czy zawsze byłam taka pozytywna, czy zawsze byłam uśmiechnięta, jak to się u mnie zaczęło z jogą, gdzie jogę poznałam. Jeżeli nie widzieliście tego filmu, to odsyłam tutaj albo tutaj się pojawi link. Natomiast jeżeli widzieliście ten film i jesteście tu dzisiaj po to, żeby usłyszeć drugą część, to bardzo Wam dziękuję, bo wiem, że ta pierwsza wyszła dość długo, trochę się rozgadałam, jak to zwykle ja. I cieszę się bardzo, że po prostu chcecie mnie słuchać i chcecie mnie oglądać. Dzisiaj, tak jak wcześniej powiedziałam, opowiem trochę o Indiach. Wiem, że bardzo prosiliście mnie o taki odcinek, abym powiedziała nieco o tym, jak mi się tam żyło, jak to wyglądało, jak wyglądał sam kurs, bo wiem, że wiele osób też interesuje się tym, aby może nie tylko wyjechać do Indii, ale też aby zrobić sobie kurs nauczyciela jogi. A już przechodząc do samego tematu tego odcinka, to zacznę może od tego, że do Indii wybrałam się w 2015 roku, to było na początku 2015 roku, jakoś w lutym, początek lutego, coś takiego, albo koniec stycznia. Wybrałam też taką porę ze względu na to, że wiedziałam, że wtedy nie będzie bardzo gorąco, ja źle znoszę upały, nie lubię upałów, a po prostu wiadomo, jakie są Indie. Ja i tak byłam w Rishikesh, to jest na północy bardziej Indii, północny wschód, bliżej Nepalu, więc wiedziałam, że i tak tam nie będzie tak gorąco, jak na przykład byłoby w Mysore, które jest gdzieś tam bardziej położone w centrum. Dlatego luty i marzec to są jeszcze takie miesiące, kiedy w Indiach nie jest tak bardzo gorąco, kiedy noce są przede wszystkim chłodne, co sprawia, że jednak później te poranki też są chłodniejsze i mamy ten czas, żeby sobie troszeczkę odetchnąć od upałów. I to, co mnie od samego początku uderzyło, co w jakiś sposób mnie zaskoczyło, ale tak bardzo, bardzo pozytywnie, to było to, że ja wtedy czułam no niesamowity spokój. Niesamowity spokój i takie, to było takie uczucie, że ja wiedziałam, że ja dobrze robię. Że ja po prostu byłam przekonana, że ja tam lecę dla siebie, ale też dla ludzi i że jest to dobra droga. Nigdy chyba w życiu czegoś takiego nie czułam wcześniej, że byłam tak przekonana wewnętrznie, że to jest dobra droga. I do Indii przyleciałam jakoś w nocy indyjskiego czasu, do New Delhi, gdzie miała oczekiwać na mnie taksówka, ale tej taksówki okazało się, że nie było. To znaczy, może ona była, ale słuchajcie, to jest niesamowite i nawet nie wiem, czy jestem w stanie Wam powiedzieć, jak to wygląda na lotnisku, przynajmniej w New Delhi, nie wiem, czy tak też jest na innych lotniskach, ale w Delhi wygląda to tak, że wychodzi się z lotniska, jak już się z niego wyjdzie, to już się do niego nie wejdzie, jeżeli się nie ma biletu, bo oni wpuszczają tylko na lotnisko osoby, które gdzieś wylatują, więc musicie pokazać bilet, więc jak już wyszłam z lotniska, to po dwóch stronach, bo było takie wąskie przejście, po dwóch stronach tego wąskiego przejścia stało mnóstwo ludzi z różnymi kartkami, telefonami, napisami, ale to nie było tak, jak czasami wchodzicie na lotnisku w Polsce, czy gdzieś tam, jak ktoś na Was czeka, że stoi kilka osób i szukacie siebie, o, tam jest moje nazwisko, tam idę. Tam po prostu było no taki Saigon, że ja szłam i popychane jeszcze przez inne osoby i ja sobie myślę, jak ja tutaj odnajdę siebie, ale mówię, okej, Gosia, spokój, gdzieś tam pewnie dalej czeka na Ciebie człowiek, który miał po Ciebie przyjechać. No i tak idę do końca wyszłam stamtąd, jakby z tego obszaru, gdzie ci wszyscy ludzie czekali, zaczęli do mnie podchodzić inni ludzie, pytać się mnie, czy chcę taksi, gdzie jadę, czy potrzebuję gdzieś tam przejechać i tak dalej. Byłam trochę przerażona, bo ja nie wiedziałam, usłyszałam tak wcześniej wiele opinii o Indiach, historii związanych z Indiami, że jak gdzieś lecisz sama, kobieta do Indii, to trzeba bardzo na siebie uważać, wiecie, był środek nocy, chyba była druga czy trzecia nad ranem, no to już okej, nad ranem, a nie noc, ale było totalnie ciemno, ja byłam w zupełnie, wiecie, innym kraju, otoczona przez jakieś osoby, które coś do mnie mówiły, między sobą rozmawiały w swoim języku, ja nic nie rozumiałam i byłam troszeczkę wystraszona tą całą sytuacją. Ja nie wiedziałam, co ja mam robić, co oni ze mną chcą zrobić. Czy na pewno chcą tylko mnie gdzieś zawieźć za pieniądze, które im dam, czy po prostu może chcą ze mną coś innego zrobić. No różne myśli miałam w głowie. W tym całym chaosie wzięłam sobie głęboki wdech i wydech, zamknęłam oczy, trzymając oczywiście torby, zamknęłam oczy i powiedziałam sobie, Gosia, zaufaj intuicji, zrób to, co uważasz za słuszne i posłuchaj siebie. To było niesamowite. Ja wtedy naprawdę chciałam posłuchać siebie i być chyba na tyle odważną i zwariowaną, żeby wsiąść z którymś z tych ludzi do taksówki. I tak było. I mówię, czekaj tutaj, zaraz podejdzie do ciebie odpowiedni człowiek. I podszedł do mnie za chwilę mężczyzna. To mógł być ktokolwiek, ale wiecie, jakoś
tak po prostu oddałam wszechświatowi całe swoje bezpieczeństwo, bo mu zaufałam. Podszedł do mnie jakiś człowiek i też się mnie pyta, czy chcę gdzieś dojechać. I ja mu powiedziałam tak, chciałabym dojechać do Rishikesh, co było oczywiście w cholerę daleko, za przeproszeniem, od Delhi, bo to było 8 godzin jazdy samochodem. Wsiedliśmy do samochodu, ja byłam nadal trochę przerażona, cały czas taki miałam. Powiedziałam po prostu, że nie zmrużę oka przez te 8 godzin, mimo że byłam totalnie wykończona. Nie pamiętam, ile trwał lot do Indii, bo ja leciałam z chyba Frankfurtu, Warszawa, Frankfurt, Frankfurt, New Delhi. Byłam bardzo już zmęczona, natomiast wiedziałam, że nie zmrużę oka w tej taksówce. Chwilę rozmawiałam z taksówkarzem, byłam zaskoczona po prostu i wręcz przerażona, jak tam się jeździ, bo to jest nie do opowiedzenia, co tam się działo. Po prostu generalnie też nie mogłabym spać z uwagi na to, że tam mniej więcej co 3 sekundy używa się klaksonu. Każdy po prostu trąbi na każdego, żeby chyba go poinformować, że jedzie. Nie mam pojęcia, ale po prostu samochody wjeżdżają jeden przed drugi, non-stop trąbią, jacyś ludzie się zatrzymują, człowiek ten się zatrzymuje, pyta się coś, kogoś jedzie dalej. Ktoś nas zatrzymuje, o coś nas pyta, ja nie wiem o co, bo to nie w moim języku. No słuchajcie, jeden wielki cyrk. Ja sobie tak przez chwilę porozmawiałam z tym taksówkarzem, żeby uspokoić się trochę. No i właśnie powiedziałam mu, tak sobie wymyśliłam taką historię, słuchajcie, żeby gdzieś mnie nie wywiózł przypadkiem. Powiedziałam mu, że jutro przylatuje mój mąż do Indii i że też właśnie będzie chciał mieć taksówkę z New Delhi do Rishikesh i czy ewentualnie on dałby mi numer swój telefonu, no to ja wtedy przekażę mojemu mężowi i jutro by też z nim sobie mógł pojechać, taki kurs zrobić. No i on oczywiście był na tak, bardzo zainteresowany, dał mi swój telefon i ja sobie tak pomyślałam, że okej, po pierwsze mam jego telefon, nie wiem czy dobry, ale mam jego telefon, a po drugie on wie, że jutro może zarobić ponownie taką kwotę, więc nic złego mi nie zrobi. Tak sobie myślałam i tak sobie jakoś tak wymyśliłam na szybko historię, więc trochę mnie to uspokoiło. Jeszcze w drodze do Rishikesh zatrzymaliśmy się w jakiejś restauracji, barze, nie wiem, no restauracją to na pewno nie było, w jakimś barze, gdzie byli sami mężczyźni, którzy jak mnie zobaczyli, białą kobietę siedzącą z tyłu w samochodzie, to po prostu patrzyli i przez jakieś 5 minut, jak tam staliśmy na tym parkingu, nie spuścili ze mnie oka. I kierowca mówi, że idzie napić się herbaty, czy ja też chcę. Powiedziałam, że nie, ja w ogóle stąd nie wychodzę, zostaję w tym samochodzie, nigdzie nie idę. I jak on wrócił za te kilka minut, pojechaliśmy dalej w podróż, dojechaliśmy na miejsce, on mnie w ogóle gdzieś wysadził na jakiejś górce, powiedział, że pod szkołę, tą, gdzie ja miałam być, się nie da dojechać. Ja z tymi dwoma ciężkimi bagażami po prostu po jakiejś trawie schodziłam. No słuchajcie, było to dość zabawne. Starałam się wtedy nie stresować, tylko właśnie bardziej śmiać się z całej sytuacji, bawić się daną sytuacją. I tak dotarłam do mojej szkoły i tak zaznajomiłam się, że tak powiem, z okolicą, która wyglądała nieco inaczej na zdjęciach, a na żywo. Natomiast też starałam się z tego po prostu śmiać i cieszyć się daną chwilą. Zabawne było też to, jak weszłam do szkoły i był tam bardzo uroczy młody chłopak, który powiedział, że jestem jedną z pierwszych osób i mogę sobie wybrać pokój. Natomiast okazało się, że wyboru dużego nie mam, ponieważ tylko jeden pokój był posprzątany już i gotowy. No i jak on mnie zaprowadził do tego pokoju, który był posprzątany i gotowy, to ja myślałam, że mu się pomyliło. Bo on mówi, no tutaj ten pokój już jest ładny, gotowy, posprzątany, więc możesz tutaj w nim zamieszkać. No ja tak spojrzałam na ten pokój i mówię, ale mówisz, bo oni też po angielsku mają troszkę inny akcent i może się nie zrozumieliśmy. I mówię do niego, może chodzi ci o to, że ten jest czysty, czy ten będzie gotowy? On, nie, nie, ten jest dla ciebie, ten jest czysty. Okej, dobrze, dobrze, dziękuję ci bardzo. I też ruszam do tego pokoju, po prostu wow, szok. Zapach specyficzny, nie tylko z okien, ale też na przykład pościeli był dość specyficzny zapach, do którego się nie mogłam na początku przekonać. I też z takich śmiesznych rzeczy mogę wam od razu powiedzieć coś, co mi się przypomniało teraz, że przez pierwsze kilka nocy, kiedy jeszcze chyba byłam taka, wiecie, z Polski przyjechałam i ja zawsze spałam w czystej pościeli i tak dalej, ja miałam wrażenie, że ta pościel jest niewyprana albo jest po kimś, nie wiem, miała dziwny zapach po prostu. Poza tym nie było pościeli, tylko mieliśmy bardzo gruby koc, taki naprawdę z takich mega puchatych, takich ciężkich, grubych kocy zamiast kołdry. Ja tego nie lubię, no ale nie miałam tam dużego wyboru.
I ten koc na początku, jak spałam, to dosłownie tak, wiecie, dotąd go tylko dosuwałam i tak, żeby mi czasem na twarz nie nachodził. Tak nie chciałam, żeby dotykał mojej twarzy ten koc. I to było przez pierwszych kilka nocy. Natomiast później, jak już się wkręciłam w sam klimat Indii i byłam totalnie zmęczona po prostu wszystkim, to ten koc to po prostu brałam tak, przykrywałam się nim, przytulałam go do swojej głowy, więc to było też dość zabawne, jak sama sobie zdałam z tego sprawę, jak na początku po prostu, żeby nie dotykał mojej twarzy, a później się wtulałam w niego, więc to taka mała też dygresja, dość zabawna. Natomiast, żeby nie rozgadywać się za dużo właśnie o takich małych rzeczach, to chciałabym Wam powiedzieć bardziej może o samym kursie, o ludziach, których poznałam. I jeżeli chodzi o może ludzi najpierw, którzy mieszkańców Indii, mieszkańców Rishikesh, bo tam stacjonowałam, to powiem Wam, że to są tak otwarci, ciepli, mili ludzie w większości, bo wiadomo, że wszędzie zdarzają się różne osoby. Oni byli bardzo tacy wyluzowani, uśmiechnięci, oni się nigdzie nie śpieszyli, im w ogóle się nie śpieszyło w żadnym przypadku. To czasami na początku głównie wywoływało we mnie takie, ja zaraz zaczynam zajęcia, już chcę ten sok, bo chodziłam na świeżo wyciskane soki. Oni mieli taką fajną maszynę, to wygląda jak maszyna do mięsa, przynajmniej mi to tak przypominało. I wrzucali do tego właśnie owoc, który tam wcześniej obierali, bardzo powolnie, oczywiście nie śpieszyli się. I mielili to w tej maszynce i z tego wychodził sok, bardzo zabawny. I ja sobie codziennie rano taki soczek piłam przed śniadaniem, przed zajęciami. One były w śmiesznie niskich cenach, bo Indie ogólnie są dość tanie, więc ja po prostu korzystałam z tego codziennie, tym bardziej, że te owoce tam były tak dojrzałe i tak pyszne. I czułam po prostu, że chcę z tego korzystać, tym bardziej będąc na takim wyjeździe jogowym. I wracając do ludzi, to tak jak wcześniej powiedziałam, bardzo mili, bardzo uprzejmi, żyjący takim trochę trybem na wszystko mam czas, wszystko zdążę, nigdzie mi się nie śpieszy, to jest niesamowite, bo to przechodzi trochę na Was. Na początku może Was denerwować i po prostu możecie być tacy niecierpliwi jeszcze bardziej, ale z czasem po prostu to w Was wchodzi, Wy przesiąkacie tym i również stajecie się tacy, że Wam się nie śpieszy, że na wszystko jest czas, że przecież jest spokojnie, wszystko jest dobrze. No niesamowite, kojące uczucie, naprawdę, którego na pewno zaznacie będąc w Indiach, a przynajmniej w Rishikesh. Natomiast jeżeli chodzi o sam kurs i samych ludzi na kursie, wow, to był po prostu to przekrój niesamowity. Było bardzo dużo osób z Kanady, było kilka dziewczyn ze Stanów, z Ameryki Południowej, również były osoby z Australii, była jedna dziewczyna z Europy, również były oczywiście. Ja byłam jako jedyna z Polski, to znaczy była jeszcze jedna Polka, w zasadzie było jeszcze trzech Polaków. Była jedna Polka, która... Okej, jestem z powrotem. Listonosz. Byli to różni ludzie. Był z Singapuru, była jedna dziewczyna. Bardzo miła i sympatyczna. Więc przekrój osób, które były na tym kursie, był ogromny. I można było od każdej osoby się czegoś nauczyć. Przede wszystkim o jej kraju. To było bardzo ciekawe. To, co mi się nie podobało, jeżeli chodzi o ludzi, jeżeli jesteśmy przy ludziach, to, że myślałam, że na takim kursie jogowym w Indiach spotkam osoby, które, wiecie, to po prostu macie jakieś oczekiwania. Trzeba się wyzbyć oczekiwań. Myślałam, że spotkam osoby, które potrzebują jakiegoś spokoju, szukają właśnie takiego innego spojrzenia na świat, na innych ludzi, na siebie. Natomiast spotkałam się z obgadywaniem na przykład w samej mojej grupie. Wiedziałam, że ktoś mówi coś na mnie, później do mnie się uśmiechając. Widziałam, jak ktoś coś mówi do mnie, na inną osobę, później się do tej osoby uśmiechając. To było coś, w czym kompletnie nie chciałam brać udziału i niestety w pewnym momencie po prostu przestałam nawet jeść wspólne posiłki z tymi osobami, bo były dwie stołówki. I idąc na stołówkę i widząc, że siedzą tam te osoby i mając w głowie z tyłu, że zaraz mogą zacząć ponownie na kogoś mówić, w czym ja nie chciałam brać udziału, to po prostu brałam jakieś sobie rzeczy i szłam do pokoju, jadłam w pokoju. To było takie troszeczkę z tych rzeczy mniej fajnych, no ale jakoś próbowałam sobie to zrekompensować, ewentualnie wychodziłam na miasto na lunch albo na kolację. To też było fajne, bo to było jakieś urozmaicenie w szkole, jednak posiłki były praktycznie cały czas takie same. Pozostając dalej w temacie kursu, to mogę Wam jeszcze powiedzieć, jak mniej więcej wyglądał nasz plan dnia. I wyglądało to tak, że rano była
medytacja. Więc przed samym jeszcze śniadaniem mieliśmy poranną medytację godzinną. Następnie były, to było jakoś po 7 rano, następnie była joga dwugodzinna, jeśli dobrze pamiętam. Można sobie było wybrać, czy chce się mieć rano dynamiczną winiasę, czy spokojniejszą hatę. Ja akurat chodziłam rano na winiasę bardziej dynamiczną. I po takich 3 godzinach szło się na śniadanie. Po śniadaniu mieliśmy jakoś tam około godziny chyba czasu wolnego na jakieś swoje rzeczy. Czy może 2 godziny, już nie pamiętam. Później ponownie były zajęcia z chyba z oddychania, to było, jeśli dobrze kojarzę, oraz takie zajęcia z historii, filozofii, jogi, właśnie z anatomii jogi też były. I praktycznie codziennie było tak samo. Po południu była hatha yoga albo winiasa, w zależności od tego, co mieliśmy rano. I następnie po takich zajęciach była ponownie medytacja albo jakieś dodatkowe właśnie zajęcia, które nie były codziennie, tylko które były na przykład tylko raz w tygodniu albo co drugi dzień, albo odbywały się cyklicznie na przykład na zasadzie, albo nawet nie cyklicznie, tylko że były raz w ogóle podczas całego kursu. Więc tak na dobrą sprawę od samego rana do samego wieczora było dość intensywnie, ponieważ był to intensywny kurs jogi. I 4 godziny samej praktyki jogi plus około 2 godzin medytacji plus około godziny oddychania, anatomia jogi, anatomia człowieka, filozofia jogi, historia jogi i też mieliśmy zajęcia typu na przykład joga, jak to się nazywa, uzdrawiająca, joga na przeróżne schorzenia, może w ten sposób, czyli taka już skierowana celowo, to były też zajęcia teoretyczne, skierowana celowo na jakieś, na przykład, nie wiem, joga na skoliozę, joga na dyskopatię i tak dalej, czyli jak się leczyć za pomocą jogi. I to był nasz plan dnia, oczywiście w środku gdzieś tam był obiad, na koniec była kolacja. Czasu wolnego trochę było, ale też nie jakoś za wiele, myślę, że było go idealnie. Natomiast kurs, tak jak wcześniej powiedziałam, był bardzo intensywny i naprawdę zasypiało się po prostu momentalnie i rano się nie chciało wstać z łóżka. Na koniec były oczywiście egzaminy z każdego z przedmiotów, z teoretycznego były pisemne, natomiast z praktycznych to mieliśmy na winiasie przygotować własne zajęcia jogi jakiejś tam kreatywnej sekwencji i przeprowadzić przed całą grupą. To było mega stresujące, ale też dające takie poczucie satysfakcji, że rzeczywiście czegoś się tutaj nauczyłam i czuję, że się do tego nadaję. Przynajmniej ja miałam takie uczucia. I na hatha jodze też mieliśmy taki egzamin na zasadzie przeprowadzenia zajęć i ja na tym, przede wszystkim na hatha jodze, przekonałam się, że jest to coś, co chcę robić, ponieważ tam mieliśmy 2 godziny i te 2 godziny miały być podzielone pomiędzy 3 osoby. I każda z tych osób miała mieć, powiedzmy tam po, ile to by wyszło, 40 minut, średnio coś takiego, swoich zajęć. I dziewczyna, która była jako pierwsza, skończyła bardzo wcześnie, jakoś po 20 minutach już powiedziała, że to już jest koniec, na tyle na dzisiaj naszkowała. Druga osoba, która prowadziła te zajęcia, która miała prowadzić zajęcia, czy tam egzamin ten swój zrobić, to było tak, że było wtedy bardzo gorąco, wszyscy się tam w ogóle pocieli, ślizgali, a ona chciała zrobić zajęcia w parach, co było niemożliwe, bo po prostu wszyscy byli mega spoceni i mokrzy. No i nie dało się i ona po 5 minutach powiedziała, no to ona w takim razie nie ma nic innego przygotowanego i to by było na tyle. No i ja byłam trzecia i ja mówię, okej, czyli to już koniec, no dobra, no to ja mam zajęcia przygotowane na 40 minut, gdzieś tam w głowie z tyłu, a mam ponad dobrą godzinę. No i co teraz? Zachowaj spokój, potrzymasz jej dłużej w pozycjach, dodasz jakieś pozycje, zobaczymy, co wyjdzie w trakcie. I słuchajcie, tak mi dobrze było podczas tych zajęć, tak po prostu ja się zrelaksowałam i wiedziałam, że ci ludzie się zrelaksowali i im było dobrze, i nie było dobrze. I podczas tych zajęć zrozumiałam, że tak, to jest dokładnie to, co chcę robić. I to więc to było bardzo fajne przeżycie. Jeśli chodzi o poziom kursu, bo wiem, że dużo osób też pyta o to, czy ja nie wiem, czy dam radę na takim kursie, czy jestem gotowy, czy jestem gotowa, to powiem Wam tak. Chyba w jakim stopniu byście nie byli zaawansowani, jeżeli chodzi o jogę, to się nadacie na taki kurs. Dlatego, że czy to też nie może być tak, że jesteście super dopiero początkujący i już, bo po prostu nie będziecie się czuć komfortowo i nie będziecie się czuć pewnie, więc to też chodzi o Was, żebyście dobrze się tam czuli i sami wewnętrznie czuli, że jesteście gotowi na coś takiego. Natomiast sam kurs, na kursie były osoby, które były zaawansowane, bardzo zaawansowane, ale były też osoby, które nazwałabym nawet początkującymi, co mnie na przykład też zaskoczyło, bo ja sama bym się nie wybrała na taki kurs, mając takie zdolności czy umiejętności.
Ale wiem, że takie osoby były i takie osoby też dostały certyfikat, takie osoby też zdały te kursy i poszły w świat z tym wszystkim. Więc tak naprawdę na jakim poziomie nie jesteś, możesz się zgłosić na taki kurs, natomiast ja oczywiście sugeruję i rekomenduję, żeby po prostu czuć wewnętrznie się gotowym na coś takiego i nie tylko fizycznie, bo nie chodzi o to, że musicie być super rozciągnięci albo super silni, tylko chodzi o taką własną praktykę. I nie tylko zewnętrzną praktykę, ale też wewnętrzną praktykę, aby być przygotowanym psychicznie na coś takiego, bo wiele rzeczy się tam zdarzy na takim kursie, wiele razy zostaniecie wystawieni na próbę i wiele razy spotkacie się z trudnymi bardzo sytuacjami, o której ja za chwilę powiem też, co mnie spotkało. I po prostu musicie być silni psychicznie. Pamiętajcie, że jesteście tam trochę sami, chyba że z kimś się wybierzecie. Ja byłam totalnie sama. Oczywiście nie byłam sama, ale sama pod takim kątem, że nie miałam żadnej bliskiej osoby wokół siebie. Jedynie na telefon. Prawie codziennie rozmawiałam przez telefon z moim Jackiem. Chociaż na chwilę, żeby po prostu usłyszeć jego głos i coś powiedzieć od siebie, jak było, żeby on coś powiedział od siebie. Więc psychicznie przede wszystkim bądźcie nastawieni. Natomiast a propos tych trudnych rzeczy, to najtrudniejszą rzeczą, która spotkała mnie w Indiach, to była choroba. Tak to nazwijmy ładnie chorobą, bo po prostu się zatrułam. Miałam zatrucie pokarmowe, tak jak zresztą połowa mojej grupy, albo i więcej nawet niż połowa grupy. Nie wiem, czym się zatrułam. Czy się zatrułam w szkole, czy się zatrułam na mieście, nie mam pojęcia. Natomiast zaczęło się od tego, że w nocy nie mogłam spać, strasznie mi było niedobrze. Bardzo źle się czułam i wtedy tej nocy spędziłam w łazience czy w toalecie chyba 3/4 nocy. Nie spałam praktycznie w ogóle. Rano byłam wykończona, poszłam na zajęcia taka wykończona. Robiłam tą winiasę, te wszystkie skręty, które są wtedy niezalecane, ale ja tak bardzo chciałam brać udział w tych zajęciach, że mi się jeszcze bardziej pogorszyło. Byłam totalnie blada, przemęczona. Wiecie, trzeba było brać udział w kursie po prostu. Ja chciałam ten kurs ukończyć. Ja nie chciałam teraz przez tydzień leżeć w łóżku, czy tam nawet przez 2 dni, żeby opuszczać wszystkie zajęcia, co pewnie byłoby wtedy rozsądne z mojej strony, ale tego nie zrobiłam. Więc ja nadal uczestniczyłam w wszystkich zajęciach, pomimo że praktycznie wtedy już przez kolejne 2 tygodnie żadnej nocy nie przespałam, tylko spałam tak średnio po kilka godzin, bo co chwilę się budziłam do toalety, budziłam się do toalety i tak dalej. I tak w kółko latałam w jedną i w drugą. Nie tylko zresztą ja, ale no, to było bardzo trudne i w pewnym momencie to już było na tyle zaawansowane, mój organizm był już na tyle wyczerpany i wycieńczony, że na twarzy wyskoczyło mi tutaj w okolicach ust, tak jak się pojawia opryszczka, to ja po prostu miałam mega opryszczkę, bo to było tak, że ja miałam na ustach, na brodzie, w buzi, na podniebieniu, na języku, tutaj na policzkach od wewnątrz i tutaj po prostu całą brodę miałam w opryszczce. To było straszne. Ja nie mówię, że to okropnie wyglądało, ale to mnie tak bolało, że ja nie byłam w stanie dobrze jeść, ponieważ nie byłam w stanie otworzyć ust, a co dopiero czegoś pogryźć, gdzie ja w środku miałam opryszczkę. I to było po prostu jeden z najgorszych momentów. Ja wtedy nie wiedziałam, co mam robić. Ja zadzwoniłam do Jacka po prostu z płaczem. On mi mówił, żebym wracała, jeżeli chcę. Ja wiedziałam, że ja nie chcę wracać, że nie chcę po prostu tego zostawić, że już tyle przeszłam i chcę tu zostać do końca. I bardzo dużo osób mnie wspierało, właśnie ta Emily ze Szwecji była cały czas przy mnie. Chodziłam oczywiście dalej na zajęcia. Byłam w szpitalu, nawet w Indiach zaliczyłam indyjski szpital. Nikomu nie życzę, po prostu to było straszne przeżycie. Oni mnie tam przebadali w jakiś swój sposób dziwny. Dali mi jakieś witaminy, probiotyki, ten jak to się nazywa, co się do wody wrzuca, elektrolity. I cały czas to jadłam, starałam się odżywiać zgodnie ze sobą, to czego moje ciało potrzebuje, bardzo delikatnie jadłam, tak słuchając cały czas siebie. I po pewnym czasie, myślę, że około 2 tygodni trwało to moje zatrucie, po pewnym czasie wyszłam z tego, bardzo schudłam, nigdy nie byłam tak szczupła w życiu jak wtedy. Natomiast jeżeli chodzi o same Indie, bo już też chyba bardzo długo mówię, jeżeli chodzi o same Indie, to powiem Wam jeszcze o tym, że Indie są niezwykle kolorowe, że Indie są zwariowane, że jest tam masa przeróżnych zapachów, wiecie, tych przypraw, ale też hinduski mają specyficzny rodzaj perfum, których używają. Chodzi też o kadzidełka, które się unoszą wszędzie, zapach kadzidełek. Chodzi o te wszystkie kolory kobiet, które zakładają swoje szaty na kolorowe. Ja się nawet dzisiaj dobrze dobrałam, że nie jest na przykład na czarno ubrana cała. Chodzi również o chaos na ulicach, ale jednocześnie spokój wewnętrzny ludzi.
To, co specyficzne tam, to również to, że jest bardzo głośno. Nie zaznacie tam ciszy na pewno. Jest bardzo głośno w Indiach. Nie mówię już tylko o tych klaksonach, które non-stop po prostu, non-stop, non-stop, non-stop są na chodzie. Ale ogólnie jest tak gwarno. Wszędzie są oczywiście krowy, święte krowy, które mają pierwszeństwo, wszędzie sobie chodzą, wszędzie możecie spotkać krowy. Turyści z Indii będą sobie robić z Wami zdjęcia. Bardzo często po prostu podchodzili do białych osób, które były dla nich w jakiś sposób ciekawe i prosili po prostu o zdjęcie. Ustawiali się i cała rodzina ustawiała się z Wami po prostu do zdjęcia. Chcą sobie z Wami zrobić zdjęcie, bo jesteście dla nich oryginalni, więc to jest też takie ciekawe. Oczywiście w Indiach należy kobiety należy zakrywać ramiona, nie pokazywać brzucha, nie chodzić w krótkich spódniczkach czy spodenkach. Więc jeżeli chcecie się wybrać do Indii, to polecam Wam, żeby wziąć ze sobą takie szale, które, bo jak jest gorąco, ok, załóżcie sobie bluzkę na ramionczkach, natomiast możecie wtedy nakryć się szalem tutaj, albo też po prostu zaopatrzyć się w takie tuniki z cienkich materiałów, które zakrywają już ramiona. No i jeżeli chodzi o dół, no to albo takie luźne spodnie, też z przewiewnego, cienkiego materiału, albo luźne spódnice. Zauważyłam, że lepiej się sprawdzają spodnie, są po prostu wygodniejsze, bo w Indiach, w restauracjach siada się tak, jak ja teraz siedzę. Tam bardzo często nie ma stołu i krzeseł, tak jak to jest u nas, tylko po prostu jest taki bardzo, no, bardzo niski stolik i poduszki położone. I siadamy na poduszkach właśnie na ziemi, więc w spódnicy jest to mniej wygodne, w spodniach jest to znacznie bardziej wygodne, więc jeżeli chodzi o strój, to jakiś właśnie kapelusz ewentualnie na głowę, tutaj luźna tunika, długie luźne spodnie, oczywiście jakieś japonki, bo jest bardzo ciepło. I uważamy na kupy, które są wszędzie od świętych krów i z których również jest specyficzny zapach, więc te zapachy w Indiach się bardzo mocno mieszają. Kolory się bardzo mocno mieszają i jest po prostu wesoło. Tak bym powiedziała, jest chaotycznie, ale jest wesoło. I w zasadzie chyba na tym mogłabym zakończyć tę opowieść o Indiach. Jeżeli jesteście ciekawi, to więcej o Indiach, o tym, czego się nauczyłam, o tym, o czym może teraz już zapomniałam, bo wtedy na świeżo pisałam ten artykuł zaraz po powrocie, więc tam na pewno jest więcej szczegółów i więcej informacji. Jeżeli interesuje Was więcej informacji o Indiach ode mnie na świeżo po powrocie z Indii, czyli w 2015 roku, to zajrzyjcie proszę na mojego bloga na purestyle.pl. Podlinkuję poniżej dwa artykuły, które napisałam właśnie typowo o Indiach. Myślę, że Was zainteresują. A teraz ja już chciałabym zakończyć ten drugi film, który chyba wyszedł bardzo długi, bo już po prostu czuję, jak mi zaschło. Właśnie tutaj gdzieś miałam herbatkę, żeby ją pić. Wy też się napijcie. Chciałabym zakończyć tutaj ten film. Zapraszam Was w takim razie na trzecią część. Będzie w takim razie trzecia część i myślę, że już ostatnia, która będzie opowiadała o moim powrocie z Indii, o tym, jak zaczęłam w Polsce uczyć się bycia nauczycielem jogi. Jeszcze raz ogromnie Wam dziękuję, że zostaliście ze mną do końca, że chcieliście mnie wysłuchać, że w ogóle daliście mi taki pomysł na nagranie tego filmu, że chcecie słyszeć o moich doświadczeniach. To jest dla mnie bardzo miłe. I mam nadzieję, że ta historia w jakiś sposób Was zainteresowała, może zainspirowała, może dowiedzieliście się czegoś nowego. No to liczę. A tymczasem trzymajcie się, kochani, cieplutko. Ja się zaraz zabieram do trzeciej części. Buziaczki. Pa, pa. Thank you.